Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie, jak zawsze, będziemy walczyć z wszechogarniającą ogarniającą nas masowością i tym razem skupimy się na skandalu, jaki wyrósł już jakiś czas temu wokół pani, która takie szumy i takie przekręty narobiła w Bundeswehrze, że zgodnie z zasadami starego, niedobrego socjalizmu musiała być już tylko promowana wyżej i znajoma Angela Makrela, która jak jeszcze była jakby to dzisiaj lewacy powiedzieli, kanclerzyną czy kanclerzycą, chyba jakoś tak, ja nie wiem, tej lewackiej pseudopolszczyzny, ja nie rozumiem, to wtedy wywindowała ją do Komisji Europejskiej ku naszemu ogólnemu nieszczęściu, gdyż jak wiemy, jest skandal z prezesem firmy od Pfizer, panem Burlą, gdyż nagle się okazuje, że padały propozycje korupcyjne przez SMS-y, które nagle pani von der Leyen zgubiła jako dowód w sprawie. Oczywiście wiemy, że to nie jest wymówka, ale widzimy poziom tych ludzi. Jednocześnie mamy wielki skandal w Komisji Europejskiej, że wielu parlamentarzystów zostało aresztowanych z poważnymi zarzutami korupcyjnymi, więc sprawa jest bardzo rozwojowa, ale o co chodzi? Chodzi o to, że teraz pani von der Leyen podpisała traktat, według którego jedzenie będzie importowane do nas z Ameryki Południowej i żeby rozwalić europejskie rolnictwo, żeby krowy nie pierdziały, świnki nie bykały i tak dalej, żebyśmy mieli czyste środowisko, a tak naprawdę chodzi raz, że o głupią ideologię, której uległa też częściowo nasza elita, plus o wielką kasę na tych przekrętach. Oczywiście naszym kosztem, gdyż transport przez Atlantyk, wiemy, jest drogi, więc zresztą transportowanie takiej ilości żywności dla tylu milionów Europejczyków, praktycznie nie wiem, jak to będzie zorganizowane. Czyli jak widzimy, jeśli na to pozwolimy, to nie będzie działać. No już socjalizm nieraz doprowadził do głodu, jak w Chinach na początku lat 60. po reformach Mao Zedonga i wybiciu wszystkich wróbli. Tak samo w Rosji w latach 30. kolektywizacja doprowadziła do głodu. Jeśli pozwolimy tym szaleńcom z Unii Europejskiej dalej szaleć i swoje korupcyjne pomysły wprowadzać, motywowane jeszcze przez zielonych idiotów, ideologów, których sami opłacają. No ale wiadomo, że jak się w kółko jakąś ideologię słucha, nawet jak się samemu ją szerzy, to istnieje całkiem prawdopodobne niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie zacznie się w nią wierzyć, czyli nasze pseudoelity polityczne, biznesowo-ideologiczne dochodzą do wniosku, że krowy mogą sobie pierdzieć, a świnki bekać w Ameryce Południowej, a w Europie chcemy im czyste środowisko, by żyć wiecznie. Tak to się kończy, jak nie wierzy się w Królestwo Niebieskie, gdyż wtedy duża część ludzi pragnie sobie wybudować Królestwo Niebieskie na Ziemi, a budowanie raju na Ziemi zawsze się kończy ludobójstwem i nieszczęściem, głodem i innymi tragediami. Naszym zadaniem jest to, żeby na to nie pozwolić. Dlatego o tym mówię i wielu ludzi tak jak ja o tym mówią i należy podjąć też akcję nacisku na rządy, które wiadomo, jak są skorumpowane, to łykają wszystko jak pelikan. Dlatego nie możemy sobie na to pozwolić, bo rezultat, jeśli przyjmiemy, że skrajna opcja tych planów się ziści, oczywiście taki transport sprawnie nie może działać, takie plany nie mogą działać, jest to naturze, fizyce wbrew, w związku z tym będzie głód i będzie nieszczęście, a kto się pozbędzie rolnictwa, pozbędzie się resztek niezależności. A co będzie, nawet jakby ten transport nie działał, jakby ten transport działał, co jest też niemożliwe, ale nawet jakby działał, a w Ameryce Południowej wybuchnie jakiś kryzys. Zostajemy bez żarcia, zostajemy z głodem i z nieszczęściem i z nieumiejętnością wytworzenia żywności dla siebie. A jak to powiedział już nieświętej pamięci śmieć Jerzy Urban, powiedział tak, że rząd zawsze się wyżywi, problem z nami. I tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, co się obecnie dzieje. Jak już powiedziałem, pani Orszula nakopała problemy w Bundeswehrze, poszła wyżej teraz, niszczy wszystko w Unii Europejskiej. Jej mąż też jest oczywiście związany z firmami farmaceutycznymi, dlatego ta kwestia wspomnianych SMS-ów z panem Burlą. Proszę zobaczyć, jak potomkowie byłych nazistów dogadują się z ludźmi z żydowskim biznesem. To też dobrze pokazuje, czy z protestanckim, jak w przypadku innych firm. A niby ze sobą, raczej nie niby, walczyli ze sobą jakiś czas temu, ale widzimy, że interesy jednak ludzi łączą. I tak to się dzieje w czasach obecnych.
kiedy chciwość. No bo co motywuje tych ludzi? Tych ludzi motywuje niewyobrażalna chciwość, ale także głupia ideologia, którą sieją już od dłuższego czasu i zaczynają w nią powoli wierzyć. I największe nieszczęścia, taka chciwość w połączeniu z ideologią, powoduje wtedy, kiedy następuje taka sytuacja typowa dla rewolucji i socjalizmów. O jakiej sytuacji mówię? Mówię o sytuacji takiej, w której prostytutka uczy ludzi moralności, a wiadomo, przecież większość polityków jest na finansowym sznurku korporacji, a korporacje są na prawnym sznurku polityków, którzy dają im monopole, więc totalnie są sprostytuowani, zwłaszcza ci politycy, kiedy prostytutka uczy nas moralności, a złodziej, gdyż oni też kradną, czyli są też złodziejami, uczy nas prawości. Czy doszliśmy do czasów, kiedy prostytutka uczy nas moralności, a złodziej prawości? Jeszcze mamy do tego ładunek ideologiczny totalnie głupi, któremu oni chcą usprawiedliwić dla mas swoje posunięcia. Jak mówiłem, że krówki nie będą w Europie pierdzieć, a świnki nie będą w Europie bykać metanem. No to coś totalna głupota. Ale widzimy, jak żeśmy daleko spadli od logiki. Dlatego, moi państwo, musimy się temu przeciwstawić. Musimy zadbać o siebie i naciskać na rządy, na wszystko co możliwe, aby te plany nie były dalej urzeczywistniane, bo ja już powiem, nie będą one działać, ale konsekwencje załamania się tego kolejnego błędnego systemu budowanego spadną na nas i to my będziemy cierpieć przede wszystkim. Dlatego mówię, nie pozwólmy na to, by prostytutka uczyła nas moralności, a złodziej prawości. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.